cóż, to w niczym nie pomaga, to w niczym nie pomaga, daję moje pieniądze, byłem wierny w dziesięcinach i ofiarach. I tak nic dobrego mi się nie przydarza. Nie, powinniśmy mówić tak, dawanie jest przywilejem, Boże. Zamierzam to robić przez resztę mojego życia, nawet jeśli nigdy nie zobaczę rezultatu. Ile z naszych problemów jest skutkiem naszych własnych słów? Czy kiedykolwiek słuchasz tego, co mówisz? Czy słuchasz tego, co mówią ludzie? Ponieważ pisałam na ten temat i badałam go dosyć intensywnie w ostatnich latach, zwracałam wiele uwagi na to, co mówią ludzie. Jedna z rzeczy, którą ludzie mówią mi cały czas, to Joyce, kocham cię na zabój. Cóż, naprawdę wolę, abyś kochał mnie, będąc żywym. Wiecie? Dlaczego tak fascynujemy się zwrotami? Uśmiałam się na śmierć. Kocham cię na zabój. Mówię ci, to mnie zabiło. Nie powinniśmy mówić takich rzeczy. Jeśli wierzymy, że nasze słowa są ważne, to musimy zwracać na nie uwagę. Spójrzmy do Księgi Liczb 21:4-7. Chcę, aby moje rozmowy wywoływały uśmiech na Bożym obliczu, a wy? Od góry Chor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom podczas trudnej drogi, jednak lud stracił cierpliwość, zniechęcił i przygnębił się. Cóż, owszem, zniechęcamy się podczas prób. Twoje emocje chcą pogrążyć się w udręce, ale jednym ze sposobów, aby poprawić swój nastrój i podnieść się na nowo, jest mówienie o właściwych rzeczach. To, o czym mówisz w trakcie próby, jest prawdopodobnie jedną z najważniejszych rzeczy w twoim życiu. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi, czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody. A uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny, ta podła manna. Pamiętacie, jacy podekscytowani byli tą manną, kiedy spadła po raz pierwszy? Och, spójrzcie tylko! Jedzenie spada z nieba, to niezwykłe. Powinniśmy wciąż być zdumieni. A nie zachwycać się tylko przez kilka minut, gdy Bóg robi coś wielkiego. Powinniśmy wciąż zdumiewać się nad wspaniałymi rzeczami, które robi Bóg. Im bardziej się zachwycasz, tym więcej masz nadziei. Lud mówił przeciw Bogu i Mojżeszowi. Nie znosimy tego chleba. Nie jesteśmy zadowoleni. Teraz zobaczcie, co się stało. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, także wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc, zgrzeszyliśmy. Czy możemy być trochę mądrzejsi od nich? Czy będziemy czekać, aż pokąsa nas wąż i będziemy mieli mnóstwo różnych problemów w naszym życiu, dlatego że wciąż otwieramy drzwi przez szemranie, narzekanie, a tym, co powinniśmy robić, jest wychwalanie i dziękczynienie? No proszę, chcę zobaczyć u was wielkie uśmiechy. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc, zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciw Tobie. Staw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. I oczywiście Bóg wskazał im drogę ratunku, jak zawsze robi. Za każdym razem, kiedy szczerze powracamy do Boga, zaczynamy robić to, co Bóg chce, byśmy robili. Błogosławieństwo powraca. Kiedy odwracamy się od Boga i działamy wbrew Jego zasadom, wtedy otwieramy wrogowi drzwi, by mógł wejść. Naprawdę wierzę, że Biblia ma jedno przesłanie. Ona mówi to na setki różnych sposobów, ale Biblia ma jedno przesłanie. Rób to, co ci mówię, a będziesz błogosławiony. Nie rób tego, co ci mówię, a będziesz miał problemy. To nie jest trudne, prawda?
Kładę przed Tobą życie i śmierć i wybierz życie, abyś żył Ty i Twoje potomstwo. Chcę przejść do pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział. Pamiętam, gdy po raz pierwszy zaczęłam zauważać te rzeczy w Słowie, to mnie zupełnie zdumiało. To znaczy, byłam tak zdumiona tym, czego się dowiedziałam o narzekaniu. Pomyślałam, o rety. Gdyby wszyscy ludzie na świecie mogli to wiedzieć. Zatem historia, którą przed chwilą przeczytaliśmy z Księgi Liczb, jest powtórzona w pierwszym liście do Koryntian. I ten fragment Pisma jest tu powtórzony, aby pomóc nam zrozumieć zagrożenia wynikające z szemrania, zrzędzenia i narzekania. Werset 8. Nie oddawajmy się też diabelskim pożądliwościom, rozpuście, jak to czynili niektórzy spośród nich. On nazywa ich narzekanie rozpustą. Jak to czynili niektórzy spośród nich i nagle padło ich jednego dnia 23 tysiące. I nie wystawiajmy Pana na próbę, nie wypróbowujmy Jego cierpliwości, nie kuśmy Go, nie oceniajmy krytycznie, ani nie wykorzystujmy Jego dobroci. Jak wystawiali Go niektórzy z nich i poginęli od wężów. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko to przydarzyło im się jako zapowiedź rzeczy przyszłych. Spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, jako przykład i ostrzeżenie dla nas, których dosięga kres czasów. Bóg wlał we mnie Boży strach przed narzekaniem. I co jakiś czas lubię to sobie dobrze przypomnieć. Czasami otwieram te fragmenty z listu do Filipian i po prostu je czytam. Nie szemraj, nie zrzędź, nie narzekaj. Przechodzę do tych fragmentów z Księgi Liczb, a następnie patrzę na te fragmenty z pierwszego listu do Koryntian, ponieważ tak łatwo jest nam zapomnieć, jak Bóg jest dla nas dobry i zacząć narzekać i szemrać na coś, kiedy tak naprawdę nie mamy na co narzekać. Amen. Co mówisz o Bogu? Psalm 91, 1-2. Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, tego, któremu nie może sprzeciwić się żaden wróg, będzie zachowany i niewzruszony. Ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo, Boże mój, któremu ufam, na którym polegam i z ufnością pokładam zaufanie. Co mówisz o Panu? Wiecie, później w Księdze Malachiasza Bóg zganił pewnych ludzi całkiem ostro, gdyż powiedział, nie mówicie o mnie dobrze, mówicie, że bezużytecznie jest służyć Bogu, nie ma żadnych korzyści ze służenia Bogu. I to byli ludzie, w których życiu Bóg uczynił naprawdę wspaniałe rzeczy. Ale teraz Bóg nie działał dla nich wystarczająco szybko, więc robili się gderliwi. Cóż, to w niczym nie pomaga, to w niczym nie pomaga, daję moje pieniądze, byłem wierny w dziesięcinach i ofiarach. I tak nic dobrego mi się nie przydarza. Nie, powinniśmy mówić tak, dawanie jest przywilejem, Boże. Zamierzam to robić przez resztę mojego życia, nawet jeśli nigdy nie zobaczę rezultatu. I kiedy dotrzesz do tego miejsca, to wtedy zobaczysz rezultaty. Nie uważam, że powinniśmy robić to, co właściwe, tylko po to, aby otrzymać rezultat. Uważam, że powinniśmy robić to, co właściwe, ponieważ to jest właściwe. I kiedy twoje serce jest prawe i robisz to, co właściwe, ponieważ to jest właściwe, to z całą pewnością odniesie to właściwy skutek. Ale stanie się to we właściwym czasie, nie moim czasie, nie twoim czasie, ale właściwym czasie. I tym, co powinniśmy robić, gdy czekamy, jest co? Nie narzekać. Powinniśmy wciąż dziękować Bogu i robić co? Dziękować Mu, że Bóg działa w naszym życiu. Boże, dziękuję Ci, że działasz w moim życiu. Czy wiecie, że według słów Malachiasza Bóg ma księgę wspomnień? On słucha, kiedy ludzie rozmawiają.
i zapisuje rozmowy, które mu się podobają. Pokażę wam to. Malachiasz 3. Czy Bóg mógł nagrać twoje dzisiejsze rozmowy? A co z dzisiejszym lunchem? Cóż, zapewne przy dzisiejszym lunchu zachowywałeś się całkiem dobrze, zwłaszcza jeśli tego ranka byłeś tutaj. A jak z lunchem tydzień temu? Jaki był tamten? Malachiasz 3:13. Bardzo przykre stały się wasze mowy przeciwko mnie, mówi Pan. Wy zaś pytacie, cóż takiego mówiliśmy między sobą przeciw tobie? Mówiliście, daremny to trud służyć Bogu, bo jakiż pożytek mieliśmy z tego, żeśmy wykonywali polecenia Jego i chodzili smutni w pokucie przed Panem zastępów. Werset 16. Tak mówili między sobą ludzie bojący się Boga. Czy wiecie, że ludzie, którzy mają bojaźń przed Bogiem, mówią inaczej niż ludzie, którzy jej nie mają? Spójrzcie na mnie przez chwilę. Chcę wam coś powiedzieć. Bóg słyszy każde słowo, które mówimy. Tak właściwie on wie nawet, co zamierzamy powiedzieć, a czego jeszcze nie powiedzieliśmy. On wie o wszystkim, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami. Pamiętam zmianę, którą przeszłam w pracy, będąc już w służbie, w której czułam się niedobrze traktowana, a więc pracowało tam wielu ludzi i w ukryciu miało tam miejsce dużo szemrania i narzekania i plotkowania. I Bóg naprawdę zabrał się za mnie w tej kwestii i przestałam to robić. Zrozumiałam, że to było złe i przestałam. Ale i tak w domu z Dave'em nadal mówiłam o tej sprawie lub tamtej sprawie. Nie uwierzysz, co się stało, nie uwierzysz w to i w tamto i coś jeszcze. Wtedy Pan wprowadził mnie trochę głębiej i powiedział, nie ma znaczenia, z kim rozmawiasz. Słowa, które wypowiadasz, wyrządzają szkody.